Dzień dobry, witam Was dzisiaj w nowej serii, przynajmniej nowej na moim kanale, czyli Girls Talk. Chciałabym, żeby to było takie miejsce, żeby porozmawiać bardzo luźno o rzeczach, które czasem są dla nas trudne, o które czasem nie mamy kogo spytać. Casual talk bez żadnego tabu, bez tematów, o których się nie rozmawia. Czasem szczerze do bólu, ostrzegam, także bez dłuższego gadania. Przejdźmy sobie do pytań, które mi zadałyście do tego pierwszego ever Girls Talku. Jak nie dać się poczuciu winy po rozstaniu? Słuchajcie, ja jeśli chodzi o wybory życiowe, jestem zdania, że wszyscy odpowiadamy za samych siebie. Szczerze mówiąc, nigdy osobiście nie miałam poczucia winy po rozstaniu, bo wiedziałam, że robię dla siebie to, co jest najlepsze. Nie sądzę, żeby poczucie winy po rozstaniu było jakkolwiek produktywne wtedy, kiedy rozstanie się już wydarzyło. Niezależnie od tego, czy ty byłaś osobą, która zerwała, czy ktoś z tobą zerwał, to po prostu już się wydarzyło. I teraz jest czas na to, żeby pójść do przodu, zamiast rozpamiętywać, czy to była wina, czy to była twoja wina, czy to była jego wina, bo to nie jest konstruktywne. Jeśli chcesz następny związek zbudować lepiej, mądrzej, to przeanalizuj sobie, co mogłaś zrobić inaczej, ale bez skupiania się na poczuciu winy, tylko takim konstruktywnym przeanalizowaniu swojego związku. Więc jeśli masz takie poczucie winy, to tym bardziej wzięłabym to jako sygnał, żeby skupić się na sobie. Żeby skupić się na procesie wychodzenia z tego związku, tak też psychicznie, swoim sercem, bo fizycznie już jesteś poza tym związkiem, a ewidentnie głowa jeszcze w nim tkwi. Więc skupiłabym się na tym, żeby skupić się na sobie, na swoim healingu, na polubieniu czasu ze sobą, na pracowaniu nad sobą i nad rzeczami, które są dla ciebie ważne, bez takiego rozpamiętywania, bez wchodzenia w to, bo moim zdaniem to jest kompletnie nieproduktywne. Więc za każdym razem, jak złapiesz się na takiej myśli, że masz poczucie winy, przekręć to na coś pozytywnego, odbij tą myśl, postaraj się skupić na czymś innym, postaraj się pomyśleć, okej, to się wydarzyło, nie mam na to już żadnego wpływu, idę do przodu. Strach przed przemijaniem, byciem coraz starszą, miewasz tak? Ja akurat nie mam tak. Nie boję się starości. Nie boję się bycia coraz starszą, bo bycie coraz starszą to jest przywilej, którego nie każdy doświadcza w tym życiu. I to, że możemy się starzeć, że możemy dojrzewać, że możemy być coraz starsi, to jest raczej moim zdaniem dobra rzecz niż zła rzecz. Plus, ja też jestem bardzo podekscytowana tym, kim ja się w ogóle stanę, będąc starsza, bo to będzie już jakaś kolejna wersja mnie. Ja będę inna w wieku lat 30, 40, 50 i tak dalej, do kiedy dożyję, nie wiadomo. I zawsze będę inną osobą i będę miała nowe doświadczenia i będę mądrzejsza i będę patrzeć inaczej na świat. I szczerze mówiąc, to mnie raczej ciekawi i ekscytuje i ja bym chciała tego doświadczyć. Nie boję się tego. Jeśli boisz się starości, starzenia się ze względu na jakieś takie obiektywne rzeczy, czyli na przykład brak formy, brak zdrowia, samotność. Ja bym tutaj skupiła się na rzeczach, które mogą nam pozwolić cieszyć się jak najdłużej dobrym zdrowiem. I niezależnie od tego, ile mamy lat, warto te rzeczy wprowadzić. Polecam podcasty Hubermana, jeśli chodzi o reverse aging i w ogóle anti-aging na poziomie komórkowym, ale to jest oczywiste, jakie to są podstawowe rzeczy. Ruch na świeżym powietrzu, dbanie o masę mięśniową, odpowiednia dieta, otaczanie się bliskimi, dbanie o zdrowie psychiczne. To są rzeczy, które pomagają nam starzeć się wolniej, a my jesteśmy tak starzy, jak jest nasz wiek biologiczny. Więc niekoniecznie mamy tyle lat, ile mamy w swoim dowodzie osobistym. Mamy tyle lat, ile pokazuje nasze ciało. Im bardziej będziemy o siebie dbać w tym aspekcie, tym młodsi biologicznie będziemy i tym mniej musimy się wtedy przejmować takimi po prostu chorobami związanymi ze starością. Starzenie się jest odwracalne, starzenie się obecnie w języku naukowym jest raczej rozpatrywane jako choroba niż naturalny proces, w związku z czym jeśli chorujemy, to da się też wyzdrowić. Tak samo ze starzenia się. Oczywiście nie zatrzymamy procesu starzenia się, natomiast możemy odwrócić pewne zmiany, które dzieją się w naszym organizmie i
pozostać młodym fizycznie i psychicznie jak najdłużej. Jeśli chodzi o ten aspekt przemijania, nie czuję, żeby to był dla mnie problem. Nie czuję się na tyle ważna, żeby uznawać, że to, że ja przeminę, ma jakikolwiek wpływ. Tyle ludzi było już przed nami, tyle będzie po nas. Nie wiadomo, co będzie po śmierci, a jak już umrzemy, to w sumie nic nas za bardzo nie będzie obchodzić. Więc nie jest to kompletnie rzecz, która jakkolwiek na mnie wpływa. Nie jest to coś, czego się boję. Jak nie być samotnym z powodu mieszkania samemu? Moim zdaniem, my trochę za bardzo się boimy tego mieszkania samemu. I ja też się bałam, więc nie chodzi mi o to, że ja tu mówię, o Boże, wy jesteście po prostu frajerzy. Nie, nie, nie. Ja też się bałam, więc ja wiem totalnie, o co chodzi w tym strachu. Ale to jest niepotrzebne moim zdaniem, bo naprawdę jesteśmy dorośli. Naprawdę radzimy sobie bardzo dobrze. Więc czego tu się bać? Okej, samotności. Czy nie lepiej byłoby pomyśleć w takiej perspektywie, że może to jest ostatni raz w życiu, kiedy mieszkamy sami. Nigdy nie wiemy. Może za rogiem jest związek, może za rogiem jest małżeństwo, dzieci, jakakolwiek inna forma życia, która wyklucza samotność. Ja pojechałam tutaj po jakichś takich typowych rzeczach. Natomiast nigdy nie wiesz, co się zaraz wydarzy i jak bardzo zmieni się twoje życie. Więc dlaczego nie wykorzystać na 100% tego, że żyjesz sama, że masz całkowitą władzę nad tym, jak wygląda twoje mieszkanie, jak wygląda twoja codzienność, jak wyglądają twoje poranki, jak wyglądają twoje wieczory. W związku nie będziesz już tego mieć, w związku będziesz musiała pójść na jakieś kompromisy. I ja nie mówię, że to jest złe, to jest po prostu inne, ale uważam to za marnotrawstwo, żeby nie wykorzystać okazji na to, żeby ułożyć sobie życie po swojemu, dokładnie takie, jakie chcemy, wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Pomyśl, jakim życiem chciałabyś tak naprawdę żyć, o której godzinie chciałabyś wstawać rano, jak chciałabyś spędzać wieczory, co Cię ekscytuje, jakie chcesz mieć plany, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje mieszkanie, czy chcesz, żeby było zawsze czyste i możesz o to zadbać sama, bo nikt Ci go nie brudzi, albo nie jesteś jakimś czyścioszkiem, jesteś raczej bałaganiarą i nie chcesz, żeby ktoś Ci się wpieprzał i komentował, że masz dalej niezmyte naczynia. Doceń to, że masz teraz całkowitą władzę nad swoim życiem i zaprojektuj je w taki sposób, żeby ono było tym wymarzonym. Że wtedy, kiedy ktoś przyjdzie do Twojego życia, to nie po to, żeby wypełnić Twoją samotność, tylko żeby już dopełnić to życie, które masz, którym się cieszysz, które lubisz. Następna rzecz, jeśli chodzi o obawę związaną z samotnością, to jest to, że my czujemy się często samotkiem, bo nie lubimy do końca swojego towarzystwa i próbujemy jakoś wykorzystać, zapełnić nawet ten czas. Więc kolejną radą jest to, żeby naprawdę polubić i docenić swoje towarzystwo. I to wymaga pewnej autorefleksji i właśnie zastanowienia się, co Ty tak w sumie lubisz ze sobą robić i eksperymentów i tego, żeby może niekoniecznie samotność nam się kojarzyła z jakimś wypełnianiem sobie czasu na siłę, tylko ze spędzaniem czasu w sposób jakościowy. Dodatkowo, jeśli zmagasz się z poczuciem samotności, to pamiętaj, że nie musisz spędzać całego czasu sama, że to nie o to chodzi. Wychodź na miasto, wychodź ze znajomymi, chodź na zajęcia, chodź do kawiarni, chodź do muzeum, organizuj sobie imprezy, zapraszaj znajomych do siebie. To nie jest tak, że jak mieszkamy sami, to teraz jesteśmy cały czas sami. Więc jeśli ta samotność Ci doskwiera, kiedy mieszkasz sama, to może wypełnij sobie tak życie swoimi znajomymi aktywnościami, że kiedy wracasz do domu, to ten dom jest przestrzenią odpoczynku. Ten dom jest taką bezpieczną przystanią, w której nie musisz się przejmować niczym i nikim. I możesz po prostu odpocząć i pobyć sama ze sobą. Ja bym to tak widziała. Kiedy był okres, kiedy sobie najgorzej radziłaś albo nie radziłaś sobie wcale? I jaki był ten czas? Ja miałam w swoim życiu dwa takie okresy. Powiedziałabym, że w każdym sobie jakoś tam radziłam, że nie było nigdy okresu, w którym nie radziłam sobie wcale i kompletnie, bo uważam, że jestem twarda. Natomiast pierwszy taki moment to było moje liceum, pierwsza i druga klasa, bo w liceum zaczęłam mieć ataki paniki i stany lękowe, które towarzyszyły mi praktycznie przez cały czas i to był czas, którego nie pamiętam za dobrze. Właśnie przez te stany lękowe.
Wszystko mi się wtedy zlewało. Dla mnie to jest kompletna mgła w głowie i ja wtedy bardzo ciężko funkcjonowałam. Jakby niby żyłam normalnym życiem, ale miałam wrażenie, że w mojej głowie tylko się zapętlam i bardzo żałuję, że wtedy nie miałam takiej wiedzy, żeby pójść z tym do terapeuty, bo ja nie wiedziałam, że to jest coś, z czym można pójść na terapię. Nie wiedziałam, że to jest coś, z czym mogę otrzymać pomoc. Więc to było bardzo trudne, bo ja się po prostu zmagałam z tym sama. Do momentu, aż po prostu pewne rzeczy się nie zmieniły i trochę zrobiło mi się lżej. Drugim takim momentem był moment takiej mojej najgłębszej depresji. I to jest rok 2020 i 2021. I znowu, ja sobie wtedy też radziłam, bo sobie musiałam radzić, bo byłam na swoim utrzymaniu, bo nikt by mi nie dał pieniędzy, bo starałam się funkcjonować. Ja też mimo depresji nigdy nie byłam na lekach antydepresyjnych i po prostu wyglądało to tak, że robiłam absolutne bare minimum, zarówno jeśli chodzi o pracę, jak i chodzi o swoje życie. Wstawałam o godzinie 13, pracowałam bardzo mało, wychodziłam do jednej ulubionej kawiarni tylko po to, żeby w ogóle wyjść i żeby znaleźć się wśród ludzi. Bardzo mało jadłam i znowu pojawia mi się tutaj mgła. Trochę nie pamiętam, jak przetrwałam ten czas. Chodziłam na terapię, dużo spałam, dużo scrollowałam. To był smutny czas w moim życiu, więc nie wyglądało zbyt kolorowo. Natomiast zawsze dawałam sobie radę, bo zawsze był ten moment, kiedy mówiłam: okej, Julia, musisz wstać. Musisz zjeść, musisz odpisać się na tego maila, musisz zrobić tę sesję zdjęciową, bo inaczej nie będziesz miała pieniędzy. Więc zawsze miałam taki imperatyw, że muszę jednak o siebie zadbać, bo nikt za mnie tego nie zrobi. Tak po prostu. Miałam oczywiście wsparcie, natomiast to ja byłam też za siebie odpowiedzialna, więc to nie był dobry czas, nie był kolorowy czas, ale dużo mnie nauczył. Jak radzić sobie z bolesnymi miesiączkami? Mówię o tym i mówię. Ale widocznie za mało. Ja przypominam, że ja mam podcast i w podcaście mówiłam o tym już nie raz, także znajdziecie sobie tutaj ten odcinek. Nawet 3 odcinki nagrałam na ten temat. Jeśli masz bolesne miesiączki, to najważniejsze jest to, żeby zdać sobie sprawę, że bolesne miesiączki to nie jest rzecz normalna. Wmówiono nam, że miesiączka musi boleć, że kobiety tak mają, to nie jest prawda. Jeśli boli cię w trakcie miesiączki bardziej niż tak trochę, no to znaczy, że coś tam się dzieje w organizmie. I trzeba namierzyć, co to jest za problem. Czyli po pierwsze, jeśli masz bolesne miesiączki, zrób badania hormonalne, żeby zobaczyć, czy to nie jest jakiś zespół policystycznych jajników, czy to nie jest endometrioza, czy to nie jest cokolwiek innego. Ja się tak bardzo nie znam na tym temacie, więc tutaj odsyłam do profesjonalistów. W każdym razie badania to będzie na pewno pierwsza rzecz. Inna rzecz, którą bym zrobiła w ramach bolesnych miesiączek, to jest pójście do fizjoterapeutki uroginekologicznej, dlatego że nie wiemy bardzo często, że bolesne miesiączki wynikają z napięć, które mamy w całym ciele. I u mnie fizjoterapeutka uroginekologiczna była absolutnym life changerem i to właśnie ona sprawiła, że moje miesiączki są prawie bezbolesne. Następna rzecz. To jest holistyczne podejście do miesiączki. Słuchajcie, miesiączka to nie jest tylko te kilka dni w ciągu miesiąca, w trakcie których krwawimy. Miesiączka to jest cały cykl. To jest cały cykl miesięczny. I to, jak będziemy czuć się w ciągu naszej miesiączki, zależy od tego, jak spędziłyśmy poprzedni miesiąc lub poprzednie miesiące. Czyli to nie jest tak, że możemy skupić się na sobie tylko w ciągu miesiączki i będzie nam lepiej. Nie. Jeśli chcemy mieć bezbolesne miesiączki, to musimy o siebie dbać w trakcie trwania całego cyklu miesięcznego. Czyli co? Synchronizacja cyklu, czyli dopasowywanie aktywności, sportu, żywienia do swojej fazy cyklu. Znowu, mam odcinek podcastu na ten temat. Idźcie go posłuchać, jeśli nie znacie tematu. Trzeba przez cały miesiąc dbać o odpowiedni poziom stresu. Trzeba przez cały miesiąc odpowiednio spać. Odpowiednio się nawadniać, regulować się emocjonalnie wtedy, kiedy mamy trudne momenty, odżywiać nasze ciało. I wtedy dopiero możemy zobaczyć, czy nasza miesiączka będzie lżejsza. A jeśli chodzi o samą miesiączkę, to pamiętajcie, że miesiączka jest momentem na zwolnienie. Miesiączka nie jest momentem na ciśnięcie, nie jest momentem na intensywną pracę, treningi i życie towarzyskie. Oczywiście chyba, że masz na to ochotę, ale generalnie miesiączka jest raczej momentem na to, żeby sobie odpuścić. Więc w trakcie miesiączki, szczególnie pierwszych 2, 3, 4 dni, zależy od Ciebie, zwolnij, znajdź ciepło, znajdź odpoczynek, daj sobie możliwość, żeby spać dłużej, wyczyść kalendarz,
otaczaj się ciepłem, bierz ciepłe prysznice, zrób sobie termofor, otul się kocem, odżyw swoje ciało. W czasie miesiączki dobrze jest jeść rzeczy ciepłe i lekkostrawne, czyli na przykład zupy. Dobrze jest wtedy jeść rzeczy fermentowane, na przykład miso, pyłek pszczeli, żeby odżywić nasz organizm, magnez, wspomóc się jakimiś ziołami, jeśli możecie, jeśli nie macie żadnych uczuleń albo czegoś takiego, i dać sobie miękkość i luz. Uważam, że jeśli zadba się o te wszystkie rzeczy, to nasze miesiączki będą naprawdę, naprawdę zupełnie inne niż to, co znacie ze swojego życia. Jak sobie radzić z rozpadem znajomości i samotnością? Ekipy z pracy i studiów wyparowały. Znowu, mam o tym odcinek podcastu, czyli jak budować przyjaźnie w dorosłym życiu. I jedna z rzeczy, które tam mówię, to jest to, że musimy zrozumieć, że nie wszystkie przyjaźnie są na całe życie i że nie wszyscy nasi znajomi odgrywają te same role. Czyli mamy też takich znajomych, którzy są po prostu znajomymi, którzy są po prostu for fun, którzy są do wyjść, którzy odgrywają jakąś rolę w naszym życiu przez pewien czas i potem znikają. I to jest totalnie normalne. Przyznam, że ja akurat nigdy nie miałam takiego problemu, jaki jest tutaj opisany w tym pytaniu, czyli że ekipy ze studiów i z pracy wyparowały. Dlatego, że ja nigdy nie miałam ekip ze studiów i pracy. Ja raczej kumplowałam się z pojedynczymi osobami i ja mam wrażenie, że zawsze to była jedna osoba z liceum, jedna osoba ze studiów, jedna osoba z pracy. I nie miałam takich ekip, tylko naprawdę dobierałam sobie ludzi, z którymi klikałam na zupełnie innym poziomie, więc ta znajomość nie opierała się na tym, że pracujemy w jednym miejscu, studiujemy ten sam kierunek, tylko ta znajomość opierała się rzeczywiście na jakichś wspólnych wartościach, na wspólnym języku, na lubieniu spędzać rzeczywiście razem czas. W związku z tym te znajomości przetrwały. Nie spinałabym się bardzo, że te znajomości ze studiów czy z pracy wyparowały, bo widocznie nie łączyły Was te same wartości. Nie łączyło Was tak dużo, żeby to była przyjaźń na dłużej. Skupiłabym się na tym, żeby teraz szukać takich ludzi wokół siebie, ludzi, którzy lubią robić podobne rzeczy co ty, którzy są fajni, z którymi dobrze się spędza czas, którzy są wartościowi, więc szukałabym ich w różnych miejscach, na zajęciach z pilatesu, na jodze, w ulubionej kawiarni, kiedy stajemy się tam stałymi bywalcami. Wyjdź do ludzi, nie czekaj, aż oni magicznie pojawią się w Twoim życiu, bo ojejku, jak chodziłam do szkoły, to ci ludzie po prostu byli. Ja się nie musiałam starać. Guess what? Nie jesteś już dłużej w szkole. Trzeba trochę zmienić zasady gry. Wyjdź do tych ludzi, napisz wiadomość do kogoś w internecie, kto Cię zainteresował, z kim masz jakąś fajną konwersację na Instagramie, czy w sumie nie chcesz wyjść na kawę. Serio, poszukaj. I pracuj też nad tym, żebyś Ty była tą osobą, z którą dobrze się spędza czas. Czyli dobrze jest też rozwijać swoje pasje, emanować dobrą energią, pracować nad swoją aurą, takim ogólnym magnetyzmem, po to, żeby to ludzie do nas ciągnęli. Bo wtedy, kiedy my jesteśmy ciekawymi ludźmi, kiedy mamy coś do powiedzenia, ludzie w naturalny sposób chcą być wokół nas. Jak ruszyć do przodu po rozstaniu? Znowu mam odcinek podcastu na ten temat. I jeśli chcesz usłyszeć więcej, to zapraszam. W każdym razie, po pierwsze, odciąć się całkowicie od swojego ex, niezależnie, czy rozstaliście się w zgodzie, czy nie zgodzie, odciąć się całkowicie, I mean it. Po drugie, zrealizować swoje plany. Słuchaj, musisz ruszyć do przodu, więc pomyśl, co zawsze chciałaś zrobić, gdzie chciałaś pojechać, jakie marzenia chciałaś spełnić, czego nigdy nie zrobiłaś przez czas trwania poprzedniego związku, i to zrób, żeby poczuć, że rzeczywiście przesuwasz się do przodu, że robisz coś, czego nie robiłaś wcześniej. Plus oczywiście pracować nad tym, żeby polubić swoje towarzystwo i żeby nawiązać przede wszystkim relacje z sobą. Nie ciągnij cię do założenia rodziny, posiadania męża i dzieci. Nie. Moving on. Okej, żartuję. Odpowiem trochę dłużej. Natomiast moja odpowiedź nadal brzmi nie. Nie ciągnij mnie do tego. Zresztą według badań niezamężne i bezdzietne kobiety są najszczęśliwsze, więc ja nie uważam, żeby posiadanie dzieci, męża i konwencjonalnej rodziny było jedyną receptą na szczęście dla kobiety i nie sądzę, żeby to była też recepta dla mnie. Ja lubię niekonwencjonalne podejście do życia, mam niekonwencjonalne podejście do pracy, do przyjaźni, do związków. Nie wiem, dlaczego miałabym się zamykać w społecznych konwencjach tylko dlatego, że wszyscy dookoła to robią. Po prostu nie czuję, żeby to była moja ścieżka. Osobiście
wolę skupić się na realizacji na innych polach. Można realizować się nie tylko będąc matką, nie tylko będąc żoną. Zresztą, szczerze mówiąc, ja nawet nie czuję, że miałabym się realizować w tej roli. Wolę osobiście realizować się otaczając się ludźmi, budując społeczność, dając im jakieś narzędzia, dając im dobre rzeczy, dzieląc się energią, dzieląc się swoim czasem. Więc szczerze mówiąc, ja bardziej mam wrażenie, że będę czuła się spełniona, jeśli będę mogła uczyć ludzi na przykład jogi kundalini i utworzyć swoją własną społeczność wokół tego, niż zakładając swoją własną rodzinę i żyjąc w tym konwencjonalnym życiu rodzinnym, bo to be honest, nie ma dla mnie w tym nic kuszącego. Natomiast nie mówię nie, ja już trochę za dużo przeżyłam i za dużo razy się zarzekałam, żeby mówić, że na pewno czegoś nie zrobię, więc słuchajcie, może tak się wydarzy, nie wiem, ale na tę chwilę nie planuję. Musiałam zrobić przerwę na naładowanie aparatu. Jestem ciekawa, czy widać różnicę. Jak odkleić się od partnera i znów zacząć robić satysfakcjonujące rzeczy, gdy on chce grać w gry? Moim zdaniem to nie jest jakoś szczególnie trudne, bo to nie jest tak, że jesteś uwięziona w domu, kiedy twój partner chce robić inne rzeczy. W sumie niezależnie od tego, czy on by chciał grać w gry, czy sam chciałby iść na squasha, czy po prostu pracował w domu, ty nie musisz z nim siedzieć i nie musisz robić z nim wszystkich rzeczy. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że zdrowiej jest, kiedy każdy w związku ma po prostu swoje sprawy. Więc zaplanuj sobie swoje rzeczy, pomyśl, na co masz ochotę i po prostu je zrealizuj. Pomyśl, czy chcesz iść na ceramikę, czy chcesz iść na jedzenie, czy chcesz iść do kina. Jeśli nie masz z kim, idź sama. Też jesteś dobrym towarzystwem. Moim zdaniem trzeba po prostu w głowie sobie odwrócić to myślenie, że wszystko musimy robić z partnerem, pomyśleć, na co mam ochotę i to po prostu zrobić. Natomiast na dłuższą metę przyznam, że osobiście zastanowiłabym się, czy to jest związek, który jestem w stanie zaakceptować. Czyli, czy jest to dla mnie okej, że nie robimy razem rzeczy z partnerem, bo partner woli być w domu, bo woli grać w gry, bo woli robić cokolwiek, podczas gdy ja chcę wychodzić, odkrywać, poznawać świat, podróżować. Znam związki, które funkcjonują w taki sposób. Znam kobiety, które kochają podróżować po świecie i robią to same albo z koleżankami, a ich partnerzy zostają w domu i się dogadują. Znam też związki, które się przez to rozpadły, bo nie było tutaj tego połączenia, tych wspólnych wartości. Więc na krótszą metę po prostu zaczęłabym robić sama takie rzeczy i mogłoby się okazać, że twoja inicjatywa i twoje wyjście poza ramy sprawi, że partner też będzie zainteresowany i zainspirowany i będzie miał ochotę robić takie rzeczy. Natomiast jeśli nie, to na dłuższą metę zastanowiłabym się, czy na pewno odnajduję się w takim związku. Jakie jest twoje podejście do Friends with Benefits? Nie wierzę w Friends with Benefits. Widziałam kiedyś na jakiejś wystawie taki tekst: nie kopuluj z ludźmi, w których nie chcesz się zakochać. No i uważam, że to jest prawda. Zresztą to nie jest kwestia mojego, co ja uważam, tylko tego, jak działa nasza biologia. I moim zdaniem myślenie, że jesteśmy w stanie przechytrzyć biologię, podczas gdy podczas seksu wytwarza się oksytocyna, hormon bliskości, który nas zbliży do tego człowieka, i założenie, że my intelektualnie możemy pokonać naszą stronę biologiczno-hormonalną, jest, szczerze mówiąc, moim zdaniem po prostu trochę naiwne. Osobiście, jeśli ktoś jest mi bliski, jest moim przyjacielem i nie chce wchodzić z nim w związek, to ja bym się raczej nie ładowała w taki typ relacji, bo moim zdaniem jest to dość prosta droga do tego, żeby po prostu zakończyć tę przyjaźń. Oczywiście ona się może zakończyć po prostu związkiem, natomiast mam wrażenie, że to jest na tyle poplątana sytuacja, tam dochodzą emocje, dochodzą hormony, dochodzi bliskość, że jeśli chcę, żeby coś było takie czyste i nieskomplikowane, to trzymałabym się tutaj z dala od seksu. Więc Friends with Benefits dla mnie raczej niekoniecznie. Okej. Dziękuję Wam bardzo za tę rundę pytań. Było ich znacznie więcej, ale ja i tak już gadam prawie pół godziny. Jeśli podoba Wam się, jak gadam, to możecie mnie słuchać bardzo długo, bo ja mam bardzo sporo już odcinków podcastu, bo nagrywam go od 3 lat i poruszyłam tam już większość tematów, które poruszyłam w dzisiejszym odcinku. Więc
Możecie w komentarzach pisać też pytania do następnego Girls Talka i dać mi znać, jakie Wy macie podejście na te tematy i czy może macie jakieś fajne tipy i doświadczenia, którymi Wy możecie się podzielić. Także dzięki i do następnego. Pa!